Jesteśmy w świątyni Heinsa, jednej z największych i najstarszych w Korei. Za nami na dziedzińcu widać labirynt. Zadaniem tego labiryntu jest to, że możemy wejść w ten labirynt. Podczas czasu, kiedy znajdziemy drogę, odpowiednią drogę wejścia w tym labiryncie, możemy myśleć o swoich troskach i rozterkach i w tym czasie znaleźć ich rozwiązanie. Ty, Olivier, nie rozumie, jak bardzo uduchowione i jakie znaczenie ma to miejsce, i dla niego jest to po prostu gra Pac-Man.